Gość. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej gierce przeglądarkowej. Dzisiaj zagramy sobie w grę o tytule Gość. Znaczy wizytor, no wizytor, the visit. I nie będzie to zwykły gość, ponieważ to będzie morderczy robak z kuźwa galaktyki. Nie wiem nawet, kurde, jak ją można nazwać, możecie pisać w komentarzach, jak można nazwać galaktykę, kurde, morderczych robaków. Tak czy siak zagramy sobie gierkę, to gierka jest dosyć stara, jest nawet jeszcze druga część i trzecia część tak naprawdę tej gry, więc jeżeli wam się spodoba, prawdopodobnie nagramy wszystkie trzy części, może nawet gdzieś tam więcej, nie wiem dokładnie ile tych części jest, ale jest ich kilka, więc mam nadzieję, że gierka ewentualnie wam przypadnie do gustu, a póki co zapraszam was na intro, a potem na rozgrywkę. Tak więc intro. Dobrze, jest to, jak widać, gierka typu jakby point and click, coś takiego, czyli kliknij w odpowiednią rzecz, żeby po prostu coś tam działo. Mamy żabeczkę, możemy sobie klikać w żabeczkę, prawda? Możemy sobie klikać w wędkę i w różne inne takie rzeczy. A tutaj mamy naszego przyjaciela, tak? Który... Czekajcie, czy wy widzicie myszkę? Zrobię cięcie, bo nie wiem. No jasne, kuźwa, że nie widzą myszki, ty debilu, no. Okej, teraz już powinniście widzieć kursor myszki, tak więc mamy tutaj naszego przybysza z innej galaktyki. Mamy gałąź, kliknijmy gałąź. Dobra, wypadła gałąź. Przeskakujemy na gałąź. Co teraz? Okej. Cóż możemy teraz kliknąć? O, tu w ogóle... O, czekaj, żaba zobaczyła nas. I my weszliśmy do tej żaby. I rozwaliliśmy tą żabę od środka. Genialne. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Mamy ptaszka, tutaj mamy... O dobra, ptaszek na sobie poleci do tego. Okej, wyrwaliśmy korzeń. W ogóle jesteśmy piękny. Ten robaczek jest po prostu przepiękny. No dajmy mu jakieś imię, no. Może pan... Może nie pan, ale może jakieś takie słodkie. Pimpek! To będzie Pimpek! I nasz Pimpek w tym momencie co będziesz robił? Nawet nie mam pojęcia. Ryba sobie idzie. Prawie ją złapałem. Aha, w ten sposób, dobra. Czekajcie, co ja mogę tutaj w takim razie... Idzie tutaj ta ryba. I wtedy mogę ją ciągnąć. Ale to tak chyba do końca nie działa. W takim razie potrzebuję znaleźć czegoś innego. Znaczy kliknąć co innego. Co ja mam tu kliknąć? O, czekaj, teraz wyszło. Jest! Dobra, czyli chodziło o to, żeby w momencie, kiedy jest ten robaczek tam, on się tutaj przyssał do szyby, patrz jaki on jest piękny, no po prostu piękny robaczek. Dobra, tutaj mamy kotka, tutaj mamy, co mamy, tu mamy klamkę. No i wredny kot nas nie chce przepuścić tam przez te cholerne, te, o. Kliknąłem kota i on taki, nie klikaj mnie, dlaczego mnie klikasz? Okej, zjadłem sobie, zgniłe jabłko, wyplułem to wszystko na krzaki i teraz zleciał się pająk i muchy. Okej, kot jest teraz zainteresowany, to w takim razie my możemy iść na klamkę. A może i nie możemy. Dobra, w takim razie... O kurde, jak tu przejść? No nie, jak pójdę tu, to on mnie piznie, nie? On mnie piznął, no teraz mnie piznął, no goddammit. Panie, co ja mam tu kliknąć? Oś ty w mordę kopany. Co to jest? A, okej, złapałem gałąź. Jest, dobra. Wlazłem tutaj. Teraz co? Czekaj, ja muszę... Okej, ogarnąłem kolejność, a może nie? Okej. Mam wejść w dupę kota? Co? Okej. Przyznam szczerze, nigdy wcześniej nie grałem w tą grę, więc nie wiem, do czego ta gra jest zdolna, ale jak na razie widzę, że nasz robaczek potrafi ewoluować. I robić naprawdę dziwne rzeczy, tak więc w tym momencie co? Jesteśmy kotem i... Ja pierdzielę, jesteśmy kotem i żeśmy sobie otworzyli klamkę. Znaczy mamy geny kota, jakby, nie wiem. Okej. Mamy pieska, który nas burczy. Mamy szufladę, którą ona zamyka. To jest co to jest? To jest chyba coś takiego od klimatyzacji, mi się wydaje. Tak, bo wtedy zaczyna mocniej wiać. Dobra, czyli to jest od klimatyzacji. Mamy
mamy nóż. Mamy blender. Zblendujemy ją w środku. Pomarańcza. Wrzucamy do blendera. I uruchamiam blender. I zdejmujemy pokrywkę. O, i ona leci do tego. I co teraz? Co teraz? Co teraz? O, czekajcie. Jo, pierdziu! Jakie łombo kombo poszło, nie? Tu się pośliznęła tego, prawie jak uszło, jak przeznaczenie normalnie. Dobra, co teraz? Mogę co gdzieś wskoczyć? O! Dobra, spadło to. Okej, klikamy na niego. Kurde, no perfekcyjnie! Ja to przechodzę bez żadnego problemu prawie, że no, na to się zaraz zdziwisz pewnie, nie? Dobra, mamy kratkę, dobra, wychodzimy. Ptaszek sobie wyleciał. Ja pierdzielę, czyli cokolwiek nas nie zeżre, to my po prostu przejmujemy jego jakby... Znaczy od środka go jakby zjadamy i przejmujemy jego zdolności, tak? Jesteśmy teraz robakiem rybą. Ptaszek pójdzie sobie do... Pójdzie sobie do jedzenia? No czemu nie pójdzie do jedzenia? A, schowamy się tutaj, on teraz pójdzie do jedzenia i teraz go zjemy, tak? Ja pierdziu! Jestem koto rybo ptakiem. To nawet brzmi głupio. Dobra. Ja pierdzielę. Wlazłem człowiekowi do gardła i wylazło coś takiego. Co to jest? O nie, to takie koszmary z dzieciństwa, jak się człowiek bał zaglądać pod łóżko. Ja pierdziu. Chory bullshit. Co to za chory bullshit? What the fuck? Co on zrobił? To już jest koniec gry, tak? Ja pierdziu... No to przecie to je tak chora gra, że ja po prostu z tego nie mogę. Ludzie, jakie to jest chore! Replay last scene. Ja chcę to zobaczyć, kuźwa. Tu mogę coś jeszcze kliknąć tak w ogóle? Aha, czyli o to chodzi. A może... A czekajcie, a jeżeli ja mam na przykład jakimś sposobem mimo wszystko tamtego gościa jakby ocalić? No bo, patrzcie, czekajcie. Replay. Ja chcę tylko pokazać jedną rzecz. Czekajcie. Ja chcę pokazać jedną rzecz. Dobra, na szybko to szybko tylko zrobimy. Jak to... Tu masz żarło, żryj, tu se będzie to. Tu se teraz poleci ptaszek, tu se wyrwę to. Na szybko. Już teraz jak wiem wszystko co zrobić, to szybciej mi to troszeczkę... pójdzie, dobra, żyj to! Dobra. Se pójdziesz tutaj. W dupsko! Psa, kuźwa, kota, nieważne. Przejmujemy zdolności kota. Przechodzimy do drzwi. Robimy kuźwa blender. Ja chcę zobaczyć tą ostatnią z tego, bo mi to nie pasuje. Cyk. Okej. Pyk. Kurde, speedrun teraz, nie? Normalnie. Dobra, tutaj się w ogóle dzieją chore rzeczy totalnie. Dobra. Cyk. No wychodź. Cyk. Dobra. Jest w ogóle przerąbane. Od tego momentu gdzieś jak już wlatuje temu gościowi do mordy, to jest najbardziej przerąbane sceny w sumie. Taki potwór się rodzi po prostu. Dobra, ten. Okej, i teraz tutaj. Spokojnie, na spokojnie. Tu jest szafka. Ja to muszę zrobić na szybko. Okej, spokojnie. Ja to ogarnę, bo tam coś jest. Nie wierzę, że to jest tak po prostu. Mam trzy rzeczy do kliknięcia łącznie. To nie może być tak bez przyczyny. To musi do czegoś być. To by było tak bezsensownie było zrobione. Drzwi zamknięte. Kurde, nie. What the fuck? Przeżyłem. Co ja zrobiłem? Zamknąłem drzwi. Nie, to... No to trochę nie rozumiem, o co tutaj chodzi kompletnie, nie? Bo zamykam drzwi. Nie rozumiem. Raz przeżyłem. Ale tego nie rozumiem. Dobra, w takim razie to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tą wersję gry, tą pierwszą tak naprawdę część. Jeżeli chcecie
kolejną część po prostu z tego, że tak powiem, cyklu The Visitor, czyli gość, to możecie jak najbardziej tutaj zostawić łapkę w górę. Bardzo chora gra, bardzo dziwna gra. Ten robak po prostu ewoluuje we wszystko, z czym się tylko tknie, nieważne czy ktoś go zje, czy on zje kogoś. No mindfuck, bullshit totalny, ale mimo wszystko gierka myślę, że jest okej. Wbijajcie oczywiście na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media są w opisie. No i mam nadzieję, że będziecie chcieli ewentualnie kolejną część tej gierki, bo myślę, że jest jak najbardziej okej. No, to tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Bij coś dla was, oczywiście, może bym nie zapomniał, ja nie zapominam, bij coś dla was, trzymajcie się. No i pa, pa. Morderczy robak.